Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, osoba, która gada do kamery, bo cały czas próbuję oduczyć się mówienia Niku podczas witania, bo wiecie, kim jestem, a to po prostu już może irytować. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, co planuję zrobić w przyszłości, co planuję zrobić teraz i dlaczego tak niedawno zaniedbałam YouTube'a, bo właśnie przez to, co wam teraz powiem. Nie wiem, czy wiecie, ale na fanpage'u, na Facebooku zamieściłam post informujący właśnie, dlaczego tak się stało i co zaowocowało tym, że planuję mniej wrzucać filmów. Zazwyczaj wrzucam mniej, ale mam do tego powód właśnie. Zauważyliście, że na kanał często wrzucam CS-a. Czy to deathmatch, czy to highlights, czy to jakieś, nie wiem, cokolwiek z CS-a. To dlatego, że właśnie planuję iść w e-sport Counter-Strike'a. Ja jestem wielką fanką CS-a. W sumie mogę wam powiedzieć tutaj historię o tym, jak zaczęłam grać w CS-a, taki trochę odcinek CS-owy, bo ja jestem ogromną fanką CS-a. Zaczęłam od CS-a 1.6, było to dokładnie 2010 roku, zaczęłam grać w CS-a 1.6, czyli dokładnie 6 lat temu. Mam już 6 lat doświadczenia z CS-em i zaczęłam od 1.6 i zaczęło się to tak, że tato mi pokazał właśnie tę grę. Grałam sobie z tatem, graliśmy nawet do 4 rano, nieraz się zdarzało. Graliśmy z ludźmi, graliśmy, tam wyzywaliśmy wszystkich tam na serwie, żeby było śmiesznie. Ogólnie wiecie, takie śmieszkowe sytuacje były. Właśnie grałam sobie wtedy w 1.6 bardziej pod fun, czyli bardziej pod zabawę, bardziej pod to, żeby sobie pograć z tatem i było śmiesznie, niż pod to, żeby grać profesjonalnie, w ogóle skillować, nie wiem, trenować skille itp. Bo wtedy w ogóle nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak turnieje, za które można wygrać hajs, za które można coś wygrać, widownia, profesjonalność. Nie wiedziałam jeszcze o takich rzeczach, bo miałam 10 lat, no to było 6 lat temu, czyli miałam 10 lat i nie miałam prawa o takim czymś wiedzieć. Zwłaszcza, że to były czasy 1.6 i wtedy jakoś tak te turnieje nie były wybijane. I grałam sobie z tatem, serdecznie pozdrawiam mojego tatę, jeżeli to ogląda, bardzo cię kocham. Grałam sobie w tej 1.6, graliśmy sobie tam z tatem 1 na 1, często graliśmy sobie lany, takie pseudo robiliśmy. Ja grałam na przykład na laptopie, on grał na kompie, albo na odwrót. I graliśmy na serwerze, podpowiadaliśmy sobie dużo. I było naprawdę super, to były najlepsze czasy CS-a, jakie w życiu mogłam doświadczyć. Głównie mówię to dlatego, że to gdyby nie mój tato, gdyby mój tato nie pokazał mi wtedy CS-a, to podejrzewam, że zaczęłabym grać w CS-a właśnie od Globala, czyli od 2012 roku. Czyli dopiero doświadczenie bym miała w CS-ie jakieś 4 lata, bądź może mniej, bo zależy kiedy bym tego CS-a właśnie znalazła, bo on wybił się dokładnie niezbyt tak dawno temu i to właśnie dlatego nie miała, i to właśnie dlatego mówię, że miałabym mniejsze doświadczenie z CS-em. Jak zaczęłam grać w Globala, to cały czas grałam dla fanu, bo Globala znalazłam tak, w ten sposób, zaczęłam grać w Globala od 2013 roku, bo była po prostu przecena, znaczy promocja, był jakiś tam, wiecie, czasem w weekend na Steam jest takie coś, że jest za darmo jakaś gra na weekend i wtedy był CS właśnie w 2013 roku, to postanowiłam sobie zagrać, miałam tam 25 FPS-ów, mówię sobie, nie jest źle, 30 FPS-ów, to postanowiłam sobie kupić, zamówić na eBayu i do tej pory sobie właśnie grałam w tego samego CS-a. Ja mam ogółem w 1.6 godzin co najmniej 4000, licząc, albo nie licząc non-steama, bo grałam też na non-steamie. Ukradli mi to konto kiedyś, ale już mam nowe i teraz mam w 1.6 ponad 1600 godzin, ponad 1690, coś takiego. I w globalu mam prawie 1935 mam chyba teraz. Ale to nieważne, nie o to mi chodzi. Słuchajcie, ja nigdy nie cheatowałam w żadnych grach praktycznie multiplayer, żadnej nie cheatowałam multiplayer, tylko raz w 1.6 z tatem, bo chcieliśmy, bo nigdy nie wiedziałam, co to jest cheatowanie, nie wiedziałam, że wtedy wallhack to jest cheat, bo pierwszy raz zaczęłam grać w CS-a i na jakiś piąty dzień zainstalował nam wallhacka, bo ja nie wiedziałam dokładnie, że to cheatowanie. No i jako, że nie wiedziałam, że to jest cheat, to po prostu sobie grałam na tym, ale potem z tatem zdecydowaliśmy, że nie ma sensu, bo większy fan jest, gdy nagrywa się, znaczy gdy gra się po prostu uczciwie. I od tamtej pory w ogóle nie używałam żadnych cheatów, żadnej grze, multiplayer w ogóle i graliśmy sobie tak dla fanu. Później, w ogóle nie wiem czy wiecie, ale ja w ogóle nie grałam w Source'a, raz tylko grałam niedawno, bo sobie postanowiłam sprawdzić jak to jest, ale w Source'a ogółem nigdy nie grałam, bo nigdy nie słyszałam o tym, byłam głównie zwolenniczką 1.6, gdyż grafika moim zdaniem nie miała znaczenia, to nie chciałam nawet próbować sobie pobierać Source'a, bo chciałam zostać w 1.6. I grałam sobie na serwerach typu FFA, BF2, czyli odznaki, wiecie, i te sprawy, i naprawdę
na CS Warszawa, czy coś takiego, nie pamiętam, czy to dokładnie było CS Warszawa, ale jakiś taki mega duży serwer 1.6 w Polsce. Byłam w top 13, w top 15, w trzecim miejscu. I miałam chyba z 3000 złotych medali. W sensie, jak grało się BF2, BF2 mod. I grałam dużo też Defrana, ale w tym właśnie, jak byłam w tym trzecim, na trzecim miejscu, to mega się starałam, żeby zostać na tym trzecim miejscu. Chyba raz mi się udało na drugie miejsce przejść, ale wtedy znowu wróciłam na trzecie, bo po prostu mniej grałam, ale tak to na trzecim byłam cały czas. I miałam tam bardzo dużo statystyk, miałam dużo zabójstw na tym serwerze, wszystko miałam no, dokładnie full. I nawet ponad full. I też grałam sobie na Defranie, uwielbiam Defrana. Dobrego behopa w sumie umiem przez te właśnie 1.6 i te właśnie Defrany. Zombie moda czasem też grałam, ale głównie grałam właśnie FFA i BF2. Kod mody, jakieś te sprawy, to nie lubiłam czegoś takiego. I przeszłam na globala właśnie tylko dlatego, że serwery w 1.6 zaczynały po prostu nie istnieć. Zaczynały po prostu już... Nikt praktycznie wtedy nie grał w 1.6, bo wszyscy się przerzucili na tego globala. Ja sobie myślę, no kurde, dlaczego? Przecież gram na tym serwerze, teraz zawsze było 15 na 15 osób, teraz jest 5 na 3 i w ogóle nie ma jak. To może sprawdzę tego globala, chociaż i tak nigdy nie będę uważać, że jest jakaś lepsza gra niż 1.6. Oczywiście jakaś lepsza wersja CS-a niż 1.6. No to sobie właśnie wtedy, ten weekend jak był, to pobrałam sobie, zobaczyłam i sobie myślę, że nie jest źle. Może jednak zobaczę, jak to jest, ale jeszcze zostanę przy 1.6. I wtedy właśnie, jak kupiłam sobie tego globala w jakimś tam miesiącu, zaczęłam grać deathmatche, wyścig zbrojeń, jakieś tam inne rzeczy, demolka, co tam jeszcze było. Meczy wtedy nie grałam, bo sobie myślałam, a po co mi ta ranga, ja sobie chcę grać dla panu. I grałam sobie właśnie deathmatche, wyścig zbrojeń, demolka i właśnie przy tym zostawałam. I potem gdzieś tak po jakimś miesiącu, po miesiącu grania w globala, takiego, że już kupiłam go, postanowiłam, że zagram sobie jeden mecz CS-a, czyli turniej, ranked, jakkolwiek na to mówicie, żeby sprawdzić, jakie jest wyzwanie na takim właśnie sposobie gry. I powiem wam, że bardzo mi się to spodobało, tylko dlatego, że była bardzo wysoka rywalizacja i bardzo dużo osób właśnie starało się wygrać i było to taki mecz. Po prostu czułam się, jakbym grała jakiś bardzo ważny mecz. I dlatego właśnie postanowiłam zostać przy turniejach i grać deathmatche i turnieje, tylko gdyż deathmatche pomagają ze skillem i w ogóle z wszystkim, tam wiecie, o co chodzi, jeśli chodzi o deathmatch. I do tej pory właśnie gram sobie w ten sposób, gram sobie turnieje, ale jest jedna ważna sprawa, która decyduje o tym, dlaczego CS jest dla mnie tak bardzo ważny, bo planuję iść w e-sport. Tak jak powiedziałam, planuję iść w e-sport, ćwiczę codziennie, aimowy, czy to skill drużynowy, czy to indywidualny skill, czy właśnie teamowy, czy smoke, flashy, granaty, ogółem flickshoty, nie wiem, to wszystko, bo ja głównie idę w AWP, nie wiem, czy wiecie, ja staram się być AWP-erką, AWP-erem. Jeżeli nie widzieliście, jak mniej więcej gram z AWP, to sobie zobaczcie deathmatche i te sprawy, bo jest tego trochę na kanale, możecie zobaczyć mniej więcej mój skill AWP-owy. I codziennie gram po kilka godzin, żeby się potrenować. Oglądam różne poradniki, czy to od War Owla, czyli zagranicznego youtubera, jeśli chodzi o pomoc w CS-ie dla początkujących i nie tylko. I Matthew, czy tam może jak on tam ma, Mervor, wszystkich po prostu oglądam, żeby się dowiedzieć jak najwięcej. I uwierzcie mi, że mój skill podwyższył się ogromnie i na pewno podwyższy się jeszcze więcej, gdyż planuję właśnie więcej w tego CS-a. Ja wiem, że teraz każdy chce być e-sportowcem, bo CSGO naprawdę, ogółem CS wyrósł naprawdę porządnie, bardzo porządnie się wybił. To nie dlatego głównie planuję być e-sportowcem, bo to zawsze było moim takim marzeniem, ale nigdy nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, tylko sobie tak myślałam, kurde, chciałabym grać pomiędzy kimś, jakąś drużyną i gralibyśmy o jakiś zakład. A teraz się okazuje, że są takie turnieje profesjonalne i bardzo się ucieszyłam, bo naprawdę ja wierzę, że mi się to uda, że zgarnę dobry team, że będziemy grać naprawdę dużo, treningi będą bardzo porządne i te sprawy. Dlatego chcę iść w ten e-sport, bo jest to moje bardzo wielkie marzenie i mam nadzieję, że mi się uda. Może za kilka lat będziecie oglądać moje mecze przeciwko jakimś tam drużynom typu Envias, czy chociażby Fnatic. Teraz też Fnatic się zmieniło z Godsentem, nieważne. Ale dlaczego wam to mówię? Dlaczego wam to mówię? Bo mega bardzo to wpłynie na mojego YouTube'a, na
w ogóle regularność filmów i systematyczność. Te treningi wymagają sporo czasu, zwłaszcza, że ja wymyślam ogromną ilość taktyk. Mogę wam w sumie pokazać, ile tych taktyk jest. Ja wymyśliłam naprawdę bardzo dużo taktyk. Siedzę nad każdą taktyką po kilkanaście godzin, żeby dopracować każdy szczegół i każdy detal. Jak widzicie, jest tutaj, nie wiem czy zauważycie, bo nie wiem jak wycelować tę kamerę, jest tutaj na niepublicznym film na zajęcie Miraża B, właśnie tutaj. I mam naprawdę bardzo dobre pomysły, jeśli chodzi o takie coś, będę szczera. No wiem, że skromność to tutaj nie dominuje, ale będę szczera, że mam dobre pomysły i planuję być iglem i AWP-em właśnie w CS-ie, bo moim zdaniem mam naprawdę dobre taktyki. Jeżeli chcecie, mogę wam pokazać jedną z tych taktyk, dobra, już wam zdradzę, ale planuję jeszcze je bardziej udoskonalić, bo to jest na niepublicznym, jak widzieliście, i one, to cały czas będzie dla niepublicznym, bo ja to planuję dla mojego tylko teamu to udostępnić. I właśnie jutro bądź pojutrze zabieram się na nagrywanie więcej taktyk, na wymyślanie więcej taktyk, gdyż planuję już właśnie ruszyć z teamem. Mamy kilka osób w teamie. W tym teamie jest oczywiście Kevin, mój najserdeczniejszy, pozdrawiam cię Kevin, przyjaciel Kevon i Savi. I aktualnie jest nas na razie tylko trzech, bo mamy dwie osoby w testach, czyli Mozilla taki jeden, jeszcze jakaś inna osoba, i cały czas testujemy, żeby dobre osoby do teamu dorzucić, bo my planujemy na poważnie to. Jeżeli chcecie być w moim teamie, uważacie, że chcecie iść bardzo profesjonalnie w CS-a, chcecie iść w ten e-sport i szukacie teamu, nie macie teamu, to zgłoście się do mnie, ja was przetestuję, zobaczę jak gracie, zobaczę wasze myślenie w grze i w ogóle wszystko, co jest potrzebne, to może dołączymy do teamu i kiedyś w przyszłości będziemy wygrywać bardzo, bardzo dużo i będziemy naprawdę super teamem CS-a. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że nie chcę, żeby był taki team, że jeżeli przegramy kilka meczów z rzędu, czy to nawet 10 meczów z rzędu, to już odchodzimy. Nie, team ma moim zdaniem trzymać się razem cały czas, na dobre i na złe, i to właśnie buduje więzi pomiędzy członkami drużyny. Dlatego moim zdaniem nie ma takiego czegoś jak odchodzenie z teamu. I ludzie tacy potrzebują mega dużo czasu na treningi, mega dużo czasu na ogółem grę. Także dlatego muszę czasami porzucić YouTube'a, nie że na stałe, od razu mówię, że nie rzucam YouTube'a na stałe, tylko na jakiś po prostu mniej filmów będzie, dlatego teraz dużo nagrywam, żeby na zapas, ja naraz nagrywam te filmy, czyli jeden po drugim, montuję i wrzucam następnego dnia, żebyście mieli, bo ja jak skończę montować, skończę renderować, skończę wszystko, to idę w trening od razu CS-a zaraz po, czy to pierwsza rano, czy to trzecia rano, czy to piąta rano. Ja nie mam na to czasu, jeszcze niedługo szkoła wbija, dlatego robię to wszystko teraz w wakacje. Niedługo wbija szkoła i muszę się z tym jakąś uwinąć, bo ja planuję szybko właśnie iść w ten e-sport, bo to zajmie mega dużo czasu, mega dużo treningu, mega dużo po prostu pracy i to nie jest takie łatwe. I jeżeli wy macie jakiś team, jeżeli wy planujecie profesjonalnie w e-sport, macie jakiś już team, już tam wygrywaliście coś, może graliście Wesla na Eslu, to dajcie znać. Ja z chęcią poczytam coś takiego i to jest bardzo motywujące dla wielu osób. Dlatego piszcie coś takiego. Podsumowując, będzie mniej YouTube'a trochę u mnie, ale bo planuję iść bardzo, bardzo, bardzo mocno się przyłożyć w CS-ie, bardzo mocno się przyłożyć w treningi i w ogóle w team, bo muszę jeszcze przetestować tych członków drużyny, co dołączyli, bo praktycznie nie zacząłem nawet w ogóle, bo nie mam kompletnie czasu. O to właśnie chodzi, że chcę, mam nadzieję, że zrozumiecie to, że po prostu planuję iść bardziej w e-sport niż w YouTube'a. Nie, że bardziej wolę e-sport od YouTube'a, bo nie da się dwóch naraz rzeczy robić, zwłaszcza takich wymagających. Dlatego moim zdaniem tutaj e-sport kompletnie dominuje. Ale YouTube'a nie porzucam, dlatego właśnie, że też kocham YouTube'y, ale dwóch rzeczy naraz po prostu nie zrobię, zwłaszcza, że jeszcze szkoła niedługo wraca i w ogóle niedługo też idę do pracy, bo chcę zarobić na dobry sprzęt do CS-a, bo to, co mam tutaj, to jest gówno. Nawet jeżeli jest tam 130 FPS-ów, to jest i tak gówno, bo patrzcie, na przykład gram sobie AWP-o, jest taka sytuacja, gram sobie AWP-o i chcę zrobić flika, bejom, laptop, loczy, nie zrobisz flika, szmato. Na przykład, nie wiem, ekran jest dość mały, żeby cokolwiek zauważyć, nie wiem, szybko się grzeje i FPS potem spadają, szybko się grzeje i nie możesz dotknąć klawiatury, takie sytuacje się zdarzają, dlatego nie cierpię laptopów, albo nie wiem, no najgorzej jest właśnie z tym, jak chcę coś zrobić i nie mogę, bo ten laptop mi bloczy właśnie moje movementy tutaj myszką. Jak widzicie, ogółem dla zainteresowanych mam myszkę Kings of V3, ale planuję iść właśnie w co to było, Zoe EC1-2 albo EC1-E C1A czy EC1B, nie wiem, coś takiego było, ale idę właśnie w to,
idę iść właśnie w to. Planuję iść właśnie w to, bo jest to porządna myszka, a ta myszka kompletnie nie podoba mi się, jak trzymam na niej rękę, bo po prostu jest mi mega niewygodnie, dlatego często przegrywam właśnie przez tę myszkę, bo jest po prostu mega niewygodna dla mnie. Jest za mała i planuję iść właśnie w tamtą myszkę. Klawiaturę też mechaniczną planuję sobie kupić, monitor 144 Hz, jakiś dobry komputer, więc planuję iść w coś poważnego, dlatego idę do pracy, niedługo będę zarabiała 4 funty na godzinę. Nie, jest to dość dobra praca, jest to praca dla nastolatków i to w KFC chyba będę stoły sprzątać, no ale no zawsze coś, trzeba hajs zarobić, trzeba się poświęcić. I tyle, w sumie rozgadałam się bardzo jak nigdy. Mam nadzieję, że takie vlogi wam się podobają, bo właśnie idę je wszystkie teraz montować, bo chyba nagrałam dwa vlogi, zaraz nagrałam. I jeżeli macie jakiekolwiek pytania o e-sport, o YouTube'a, czy o cokolwiek w przyszłości, co mam zamiar robić, to piszcie, ja na wszystko odpowiem, bo po prostu o e-sporcie i o YouTube'ie mogłabym tutaj gadać godzinami, a nie mam na to po prostu pamięci w telefonie, bo bym mogła gadać godzinami, tylko pamięć w telefonie, 16 giga iPhone, pozdrawiam. Ja wam na wszystko odpowiem, bo tego jest masa, jest masa informacji, których wam nie powiedziałam, jeśli chodzi o mój e-sport i ogółem o moją historię CS, ale muszę się szybko zwijać, bo mało czasu mam na nagranie, gdyż 16 giga w iPhone'ie to nie wystarcza na mnie. Dlatego niedługo właśnie planuję też kupić kamerę, wiecie, kamerę muszę kupić, jeszcze sprzęt do CS-a, jeszcze telefon, wiecie o co chodzi. To wszystko wymaga bardzo dużej ilości wkładu, jeśli chodzi o pieniądze i wysiłek. Dlatego mam nadzieję, że mnie rozumiecie, dlaczego tak często filmów nie ma, a jak są, to już potem znowu ich nie ma. Także to wszystko, piszcie, ja się z wami żegnam i mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Wszyscy, którzy próbują iść w e-sport, życzę wam powodzenia, mam nadzieję, że kiedyś się zmierzymy w teamowo czy coś. Trzymajcie się i powodzenia i dzięki za oglądanie.